Polskie Radio Rzeszów. 18 minut po godzinie 7. O konflikcie w szpitalu w Nowej Dębie informowaliśmy Państwa kilka tygodni temu. W charakterze mediatora tego konfliktu odwiedziła szpital wicewojewoda podkarpacki. To było w piątek. Spotkanie miało wyjaśnić przyczyny odchodzenia z placówki najlepszych specjalistów i znaleźć drogę rozwiązania problemu. Wypowiedzenia złożyło 7 lekarzy, w tym 3 ordynatorów, którzy nie godzą się z narzuconymi przez dyrektora standardami pracy na oddziałach. W Nowej Dębie w szpitalu była Wanda Pawełek. Od czasu złożenia wypowiedzeń minęły już prawie 3 miesiące. Jednak do tej pory organ założycielski szpitala nie podjął żadnych konkretnych działań. Kiedy 2 tygodnie temu spytałam gospodarza powiatu Wacława Wróbla, czy zamierza zbadać ten problem, powiedział mi, że to nie jego sprawa. To leży w kompetencji dyrektora, a nie nas. Przecież to podlega pod nas, ale no co ja mogę? Oto jak skomentowała tę wypowiedź starosty wicewojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz tuż przed rozpoczęciem spotkania. Nie, dla mnie to nie jest do przyjęcia. Nie wyobrażam sobie, żebym ja jako organ założycielski nie mediowała, nie ingerowała tam, gdzie się dzieje źle, bo ci ludzie tego oczekują, a do tej pory nie dostali tego. Mediatorka konfliktu uważnie przysłuchiwała się wygłaszanym racjom poszczególnych stron. Jako pierwszy swój punkt widzenia przedstawił dyrektor szpitala Roman Zawadzki. W związku z problemami finansowymi tego ZOZ-u zostałem tu powołany. Było 700 tysięcy złotych straty na 2007 rok, kwiecień, ZOS z miesiąca na miesiąc stracił płynność. No i podjąłem taką decyzję, między innymi redukcja dyżurów. Na pewno nie ma na to zgody osób, które dyżurują i niestety mają mniej. Szpital w Nowej Dębie nie ma OIOM-u, kardiologii, ani nawet specjalisty neurologa. Tymczasem w wyniku redukcji dyżurów na oddziałach wewnętrznym, płucnym, w izbie przyjęć i na 2 erkach dyżuruje tylko 1 lekarz. To właśnie wywołało sprzeciw kadry medycznej, przewodniczący związków zawodowych lekarzy Nowodębskiego Szpitala. Zmiana organizacji pracy lekarzy naszym zdaniem zagraża bezpieczeństwu pacjenta. Przykład prosty, od godziny 14.35 do 18.00 jest jeden doktor na pogotowiu. Pacjenta szybko musimy przetransportować do innego ośrodka. Przetransportować z lekarzem i tego jednego lekarza brakuje. Musieliśmy transportować pacjentkę na oddział kardiochirurgii z pękniętym sercem właśnie, więc nie jest to jakiś wymysł. Jeżeli już myślimy pod kątem ekonomicznym, w szpitalu pracują osoby, które pieniądze zarabiają. Monitorowaliśmy już starostwo od stycznia tego roku, że te osoby odchodzą. Tu jest rewelacyjny zespół. Pacjenci zawsze chwalili nasz szpital. To było widać i w rankingach. W tym momencie odchodzi tak duża ilość dobrych specjalistów, którzy potrafili pacjentów do nas przyciągnąć. Zróbmy coś, żeby od nas nie odchodzili. Jedną z osób, która odchodzi z poczuciem wielkiej krzywdy, jest ordynator interny, wybrana przez pacjentów lekarzem roku 2007, pracująca w Nowodębskim Szpitalu od 28 lat. Ewa Struk-Józefczuk. Mój ojciec był twórcą tego szpitala. W związku z tym ja jestem szczególnie związana z tym szpitalem. Z wielkim bólem złożyłam swoje wypowiedzenie. I przyczyną nie były sprawy osobiste i nie sprawy finansowe, co powielają włodarze powiatu. Jest to dla mnie szalenie krzywdzące, ponieważ pacjenci, którzy mnie spotykają na ulicy, którzy na mnie głosowali, pytają mnie, ile pani doktor chciałaby zarabiać, żeby zostać. Proszę Państwa, zrobiono mi straszną krzywdę. Mam pretensje do radnych, bo lekarz, który po 28 latach odchodzi, wysłuchuje się obu stron. 2 miesiące wiecie, że złożyłam wypowiedzenie i nikt mnie nie zapytał, dlaczego pani to zrobiła. Moje wypowiedzenie brzmi, pełna obaw o zdrowie i życie pacjentów. Odchodzę ze szpitala. Wicestarosta powiatu tarnobrzeskiego Jacek Chynowski oznajmił, że tutaj nie można mówić o jakimś konflikcie, natomiast o różnicy zdań. W sprawach zawodowych trudno, żeby w każdą jakąś drobną rzecz, czy większą, która dotyczy kierownik, pracownik, włączał się starosta. Myślę, że są to względy osobiste, ponieważ dotyczą relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem oraz tego, jak ta praca powinna wyglądać. Zupełnie inaczej niż wicestarosta Chynowski na sprawę spojrzała Małgorzata Chomycz, mediatorka konfliktu, a nie nieporozumienia w osobistych relacjach. Panie starosto, tutaj jest zaogniony konflikt między dyrektorem a wszystkimi pracownikami. To nie jest jakiś pojedynczy, personalny, że ktoś ma jakieś ale. Tym bardziej starostwo powinno w tej sprawie zająć swoje stanowisko. Rozwiązywanie problemu, konstruktywne wnioski, ale względy ekonomiczne nie mogą wziąć górę nad dobrem pacjenta. Absolutnie nie zgadzam się.
Wicewojewoda Małgorzata Chomycz podjęła decyzję o powołaniu grupy roboczej, która jak najszybciej ma rozwiązać problem. Tym bardziej, że wypowiedzenia zapowiadają kolejni lekarze ze szpitala w Nowej Dębie. Wśród odchodzących jest m.in. cały zespół chirurgów z ordynatorem na czele. Na ich oddziale więcej było pacjentów z Tarnobrzega, Mielca i Niska, a nawet z Sandomierza. Więcej niż z Nowej Dęby. A pacjenci, jak wiadomo, idą za lekarzami. Będziemy się przyglądać sytuacji w szpitalu w Nowej Dębie. Te relacje przygotowała Wanda Pawełek. Reklama.